I kolejny pojedynek, proszę Państwa, przed nami. Nikita Semenow, klub bokserski Nowy Dwór Mazowiecki, i Nikodem Składowski, Pietrzyk Boxing Team. Nikita z narożnika czerwonego do walki będzie wychodzić, natomiast Nikodem z narożnika niebieskiego zawodnikowi z Nowego Dworu Mazowieckiego sekunduje Krzysztof Miałki, były selekcjoner kadry narodowej juniorów, dzisiaj na co dzień pracujący w klubie. Ring wolny, gong był już, a zatem sędzia być może nie usłyszał. O! I runda pierwsza rozpoczęta, proszę Państwa. No, 66 kg to już jest waga taka, która może przełożyć się naprawdę na silne trafienie. Tutaj widzimy dosyć intensywna wymiana ciosów. No, trochę cwaniactwa po obu stronach. Wpadnięcie w klincz, przytrzymanie, puszczenie, przytrzymanie. Sędzia na to uwagi nie zwrócił, a sekundy cenne lecą. No, widzę, że Nikita próbuje tutaj sprowokować swojego rywala, opuszczając gardę. Ale tak trochę chaosu w tym wszystkim jest. Może gdyby się zdecydował na klasyczne boksowanie, byłoby lepiej. No. Obawiam się, że mam rację. Podwójny prawy prosty wylądował na szczęce Semenowa. No i jeżeli ten pojedynek tak będzie przebiegał, to kolejne punkty powinny wpaść do ogródka Pietrzyk Boxing Team z Jastrzębia Zdrój. Na chwilę obecną jest 10-4 dla Mazowsza. No i tak. Do następnej walki, walki numer 9, przygotują się Kasper Klimczak i Bartek Miszka. Pierwsza runda w mojej ocenie raczej dla Nikodema Składowskiego. Mimo wszystko zaprezentował się tutaj ciekawiej. Zniwelował przewagę warunków fizycznych swojego oponenta. Ale kolejny fragment walki i sprawa coraz bardziej powinna ulec wyjaśnieniu. Bardzo ładna ta akcja przez podwójny lewy i prawy na końcu. No właśnie. Bezpośredni prawy teraz na głowę. Ładne zbicie. Ciekawy pojedynek, bez wymian, ale z wyraźnie zarysowaną koncepcją walki po jednej i po drugiej stronie.
Teraz wydaje się, że Nikita przejmuje inicjatywę, więcej ciosów zalicza na swoją korzyść. W każdym razie nie sądzę, żeby coś nieoczekiwanego się tutaj wydarzyło. Każdy robi swoje. Zobaczymy, która z koncepcji walki w ocenie sędziów okaże się lepsza, okaże się kluczem do zwycięstwa. Niektórzy z kibiców tak rytmicznie podrygują. No wcale się nie dziwię, jest to muzyka, która zachęca do tańca. Nikodem zaczyna przejmować tutaj inicjatywę. Te jego ciosy jednak dochodzą do celu. Tak więc jest zupełnie realne, że to jego ręka powędruje na znak zwycięstwa. Aczkolwiek no nie odbierajmy chleba sędziom. Chociaż ja też jakieś przygotowanie sędziowskie posiadam. Będąc sędzią klasy międzynarodowej, a to co oglądamy w ringu jest zawsze godne po pierwsze uwagi, po drugie oceny rzetelnej, po trzecie składa się na element czegoś, co ogólnie nazwalibyśmy rozwojem polskiego pięściarstwa. Bardzo ładny ten bezpośredni prawy na szczękę w wykonaniu Nikodema Skłodowskiego. No proszę Państwa, kolejne punkty w tym momencie powinny jednak powędrować do narożnika niebieskiego. Końcówka, no nie zrobił krzywdy rywalowi. Nikita bardzo ładny tutaj balans ciała zaprezentował. Aczkolwiek powiedzieć trzeba, że no był to taki element przewagi optycznej. No i zobaczymy, czy sędziowie w swoich opiniach zgodzą się z moim zdaniem, albo czy też ja, wypowiadając swoje zdanie, będę w zgodzie z sędziami punktowymi. Krzysztof Pawlak za chwilę ogłosi werdykt. Prośba o ustawienie się do kamery. Szanowni Państwo, zakończony pojedynku w kategorii do 66 kg. Jednogłośne zwycięstwo na punkty odnosi Nikita Ziemieno, podzerski. Obawiam się, że sędziowie w tym momencie
chociaż z werdyktami jednogłośnymi się nie dyskutuje, ale nie wytypowali właściwie zwycięzcy.